Tydzień 7 minus. Pozdrawiam, Szczepan Jonko. Krótko na temat wielkie emocje sportowe za mną, czyli Max Verstappen nie dał się Lewisowi Hamiltonowi i tam było widać rywalizację sportową na najwyższym poziomie. Co prawda reszta stawki to takie tło dla nich dwóch i tak samo było chyba w czasie wotum zaufania dla Donalda Tuska. Bo tak należałoby chyba nazwać to, co oni nazywają wyborami w Platformie, gdzie ponad 97,7% członków Platformy obdarzyło zaufaniem Donalda Tuska i namaściło go na swojego lidera. Do tego, jak dodać, większość starych baronów lokalnych, starych działaczy powiatowych, czyli rewolucji w Platformie specjalnie nie widać. No mam nadzieję, że chociaż na jakiś czas może Borys nie będzie tak pokazywany, ale ze starych twarzy mnie osobiście najbardziej nie cieszy wybór Cezarego Grabarczyka. Pozdrawiam jako kolejarz. A lokalnie w zachodniopomorskim, no cóż, Urząd Marszałkowski górą jest i zastanawiam się, czy nie lepiej by było, gdyby wszyscy ważniejsi urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego byli aktywnymi działaczami Platformy i w terenie opanowaliby całe województwo. Czy byłoby to lepiej? Nie wiem. Ale póki co marszałek Geblewicz górą, pan Marchewka górą, pan Sobieraj górą, ale liczby członków Platformy w szczególnych miejscach, miastach mnie po prostu śmieszą. Partyjka. Po prostu mała, skromna partyjka, ale dobrze umocowana. Nie wiem, nie słyszałem, co dzieje się ze Sławomirem. Jakoś gdzie mnie ucichł Stanisław. I zastanawiam się, jakie będą reperkusje tych wyborów w samej Platformie. Będzie lepiej? Dla nich może tak. A dla nas? Dla nas jest to absolutnie bez znaczenia. Bo Donald Tusk nie cieszy się dużą popularnością, dużym zaufaniem społecznym i jest to typowe podtrzymanie wojny popisowej. PiS się cieszy, Platforma udaje, że też się cieszy, a my chyba cieszyć się z tego nie powinniśmy. Bo nowego w tym nie widać, nowego pomysłu na Polskę także i jest to typowa walka o tron. Oj, ciężkie czasy idą, bo podobno mówią, że lepiej już było. Teraz może być już tylko gorzej. I to bez względu, czy te pieniądze do nas trafią, te unijne, które wszyscy zaklinają się, że do nas trafią, bo jak trafią, to będzie mniej gorzej. A jak nie trafią, to będzie bardziej gorzej. Jako postscriptum zastanawiam się, kiedy pan w muszce, specjalista do spraw medycznych, z tytułem profesora z przodu, wytłumaczy się z pobytu w tym samym czasie w dwóch miejscach. Bo i tu pobierał uposażenie, i tu pobierał uposażenie. No, jeżeli można leczyć i można pracować politycznie, i to w tym samym czasie, to życzę sukcesu. Wielu by tak chciało. Drugi poseł w ciągu dwóch miesięcy zainkasował kilkaset tysięcy złotych i też nie widzi w tym niczego zdrożnego. No, w żółtej rewolucji podejrzewam, że pojawiłyby się krzyki rozpaczy, no ale Szymon widocznie nie widzi w tym niczego złego. Jedna pani Gil-Piątek i moim zdaniem bardzo porządny pan Zimoch wiosny nie czyni i może wypadałoby się chociaż przed swoimi ludźmi na najbliższym 6 listopada walnym stowarzyszenia po prostu by spowiadać. Bo inaczej
odbieram to tak, że jest to zamiatane pod dywan, czyli tak jak do tej pory w innych partiach bywało. Wszystkim wybranym członkom Platformy życzę dobrego samopoczucia, sukcesów na niwie polityczno-partyjnej, a nam, no cóż, nam będę mógł tylko życzyć tego, żeby olej jadalny w sklepie niedługo nie kosztował 20 zł, a w niektórych sklepach, żeby był chociaż ocet. Trzymajcie się, bo nadziei znikąd.